Z jednej strony to nie chciałbym porównywać tej walizki do walizki, którą stworzył Michus M4K oraz do walizki, którą reklamował Grzegorz Duda, bo to są zupełnie inne walizki, ale z drugiej strony to musicie mi przyznać jedno. Cześć Wam! Szukałem sobie ostatnio takiej uniwersalnej walizki narzędziowej, czyli takiej, którą mógłbym sobie powymieniać podstawowe rzeczy eksploatacyjne w samochodzie, którą w ogóle chciałbym wozić ze sobą na co dzień w samochodzie w razie gdyby się coś stało, którą mógłbym zabrać na rajd offroadowy czy jakąś tam zagraniczną wyprawę, no i którą mógłbym na przykład też żonie w domu naprawić cieknący kran. Taką po prostu pewną walizkę, której ufam, nie za dużą, nie za małą, i taką właśnie znalazłem i zaraz Wam ją pokażę. Jakiej firmy jest ta walizka? To przecież widać od razu po pomarańczowych narzędziach, że to jest Neo Tools. Ta walizka się nazywa 08945143 elementy. I to nie jest ich ani najtańsza walizka, ani najdroższa. Tak dla porównania, to taką tańszą walizkę ma Michus M4K, który sobie sam zaprojektował walizkę, która ma być do samochodu stricte. Taką droższą, czyli prawie najdroższą, reklamował też Grzegorz Duda. Tam głównie było dużo tych kluczy, nasadek jakichś różnych. A ta jest taka pośrednia, ale moim zdaniem najbardziej uniwersalna. Z jednej strony to nie chciałbym porównywać tej walizki do walizki, którą stworzył Michus M4K oraz do walizki, którą reklamował Grzegorz Duda, bo to są zupełnie inne walizki, ale z drugiej strony to musicie mi przyznać jedno. Że żadna z tamtych walizek nie ma młotka, czyli najważniejszego narzędzia. Dziękuję, szachmat. Myślę, że fakt występowania młotka w tej walizce już godnie zaprezentowałem. To teraz skupimy się na kolejnym fajnym gadżecie, czyli na tak zwanym chwytaku magnetycznym. A do czegoż on służy? Służy oczywiście do tego, że jak jakaś śrubka Wam wpadnie do komory silnika podczas prac, to sobie możecie ją w łatwy sposób wyciągnąć, bo wszystko do niego się magnetycznie przyczepia i rozciąga się na długość 60 cm. A tak a propos, to jest moja kolejna walizeczka z Neo Tools, już jak widać stara i dobrze zjeżdżona, ale jeszcze żyje i działa. Lecimy dalej. Mamy tutaj oczywiście takie przedłużki kątowe, duże, małe, tutaj przedłużki, tu. I tutaj mamy fajną rzecz, czyli dwa najpopularniejsze rozmiary do świec, 16, 21, mnóstwo bitów, mnóstwo imbusów. Tutaj taki klucz nastawny, gdyby Wam te oczka płaskie od 8 do 19, gdyby Wam czegoś brakowało, coś dokręcić, to tutaj jest uzupełnienie tego, czyli klucz nastawny. I kolejne ważne narzędzia, czyli grzechotka półcalowa, 72 zęby, 1,4 cala i wkrętak. Celowo nie ma tutaj pośredniej grzechotki, no bo po co ta pośrednia grzechotka, jak jest duża, jak jest mała, to po co średnia? Nie ma tutaj zresztą na to miejsca. Tutaj są same przemyślane narzędzia i tak ma być. I to jest fajne. Ona naprawdę jest ciężka i to jest kawał, zobaczcie, to jest kawał sprzętu dobrego. Niejednego mojego kopa tutaj z nogi wytrzymała i niejeden mięsień mi naderwała pod samochodem. Także polecam naprawdę te grzechotki z Neo. Mamy tu też sporo nasadek, zaczynając od 8 aż do 27. I w tym miejscu szkoda, że nie ma mojej ulubionej nasadki, czyli 32, która służy mi bardzo często do odkręcania filtrów oleju w grupie WAG. Gdybym tworzył walizkę Neo Tools by Calvat Garage, to bym ją tutaj umieścił. Góra prezentuje się tak. Znajdziemy tu coś dla fanów hydrauliki, czyli klucz nastawny, którymi możemy sobie regulować kolaneczka hydrauliczne, bawić się przy zlewie i tak dalej. Tutaj mamy kombinerki uniwersalne. Kombinerki boczne, czy coś takiego, tak chyba to nazywają. Po prostu to są takie obciążki do drutu. Oczywiście klucze płaskie, płaskooczkowe, przepraszam. I mamy tutaj tak, śrubokręt płaski,
Śrubokręt gwiazdkowy duży, taki gruby, a ten jest gwiazdkowy, ale jest długi. Ten jest duży, gruby, a ten jest długi. Tu mamy śrubokręcik mały gwiazdkowy i mały płaski. Tak naprawdę to jeszcze z tych tutaj bitów możemy stworzyć mnóstwo rodzajów śrubokrętów. Oczywiście, żeby nam się nasze piękne nasadeczki, kluczyki nie rozsypywały, to mamy taką gąbeczkę. Przykrywamy, zakrywamy i zamykamy. Jakość tego jest naprawdę bardzo dobra. Zarówno sprzętu w środku, jak i tej walizki, która jest mega trwała. Możemy ją rzucać po błocie, zabierać na wyprawy, skakać po niej, chodzić, siedzieć i się nie zepsuje. A ja, korzystając z okazji, jeszcze chciałem wam pokazać dwie takie rzeczy, które sobie z Neo kupiłem. Jedna to jest taka grzechotka teleskopowa. Niezła laga, powiem wam. Do odkręcania już naprawdę grubych rzeczy, do odkręcania też kół. Fajna. I kolejny gadżet. Proszę się nie śmiać, dziwnie wyglądam w czapkach. Taka czapa, w której teraz wszyscy youtuberzy chodzą. O, nie będę świecił w kamerę i tu jak się kliknie, to się zaświeca światełko. Fajny, fajny gadżet. Taka czapka kosztuje chyba z 25 zł, czy za 20 zł. Więc naprawdę warto do garażu, czy na jakąś wycieczkę. No, to tyle. Jak pewnie zauważyliście, a nie dało się nie zauważyć, że scenarium do nagrania tego filmu o walizce Neo był samochód, nieprzypadkowy zresztą samochód, bo to jest mój kolejny projekt na kanał, gdzie będę go po prostu odpicowywał. Ten samochód jest w jakiś sposób zniszczony. No, to jest po prostu rozbity. Kupiłem go ze Stanów Zjednoczonych. Będę z niego robił takiego fajnego slipera sportowego. Wy to wszystko zobaczycie oczywiście. W międzyczasie sobie pogadamy o tym, jak to wygląda, jak wygląda naprawa takiego uszkodzonego samochodu ze Stanów. Czy się to opłaca, czy jak się nie znacie na samochodach, to warto to robić. Ten samochód jest szybki, znaczy w tej chwili nie jest szybki. On jest w tej chwili tylko silnikowo szybki, ale będzie jeszcze szybszy. Także oprócz mechaniki, którą na nim zobaczycie, postaram się wam przekazać jeszcze jakąś taką radość z jazdy nim, czy wrażenia z jazdy. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i widzimy się w następnych odcinkach. Będzie znowu o prostej mechanice, o ogólnych takich rzeczach motoryzacyjnych, może jakieś testy. No, trzymajcie się, nareczka.